Lubisz snuć wyobrażenia o tym, kim chciałbyś być lub co chciałbyś mieć? A czy wiesz, że jest to początek do zmiany, która może wprowadzić w twoje życie coś nowego? Z pewnością Walt Disney wiedział o tym. Mając 19 lat, $40 w kieszeni i zepsutą walizkę, wyruszył w swoją podróż do Los Angeles. W 40 lat zbudował największe imperium bajkowe na świecie. Disney posiadał pewną umiejętność. Potrafił zmieniać swoje marzenia w konkretne plany. Jak to robił? W jaki sposób działał? Walt Disney podczas swojej pracy zapraszał do pewnej kreatywnej zabawy swoich współpracowników i sam brał w niej udział. Polegała ona na tym, że każdy pomysł rozpatrywano z trzech różnych pozycji. Każdej z tych pozycji odpowiadało jedno z pomieszczeń w wytwórni Walta Disneya. Do tych pomieszczeń mogli wchodzić wszyscy pracownicy w wytwórni, zaczynając od portiera, po aktorów i reżyserów. Pierwszym pokojem był pokój marzyciela. Przebywając w tym pomieszczeniu, można było puścić wozy fantazji, zastanowić się nad kreatywnymi rozwiązaniami. Otoczenie sprzyjało temu, aby pobudzać nasz umysł do myślenia. Kiedy osoba nasyciła się już swoim marzeniem, mogła przejść do pokoju realisty. W tym pomieszczeniu mogła zastanowić się nad tym, czy to, co wcześniej sobie wymarzyła, jest realne do zrealizowania. Tu mogła odpowiedzieć sobie na pytanie, czego potrzebuje do tego, żeby dalej realizować swój plan. Kiedy zaś ta fantastyczna wizja nabrała realnego charakteru, można było przejść do kolejnego pomieszczenia, które było pomieszczeniem krytyka. To tam można było zastanowić się nad potencjalnymi przeszkodami w realizacji naszego pomysłu oraz jego słabymi stronami. Skutkiem tego było zweryfikowanie pewnych zagrożeń, które mogą nastąpić w realizacji naszego planu. Po tym etapie pracownik wracał z powrotem do pokoju marzyciela, w którym zastanawiał się nad tym, jakie znaleźć rozwiązania do sytuacji, które wymyślił krytyk. Ten proces był powielany do momentu, kiedy krytyk nie miał jak skrytykować marzenia marzyciela. W efekcie z pierwotnego marzenia uzyskano pewną wizję planu i można było przejść do jego realizacji. Strategia Walta Disneya jest jednym z narzędzi pomocnych w realizacji naszych celów, ale nie jedynym. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się o innych metodach, które pomogą Wam zmienić marzenia w realne wydarzenia.